Witamy Was serdecznie w 45, to 45 odcinek rozmowy kontrolowanej. Tak jak parę odcinków wcześniej, ja byłem niedysponowany. Tym razem niedyspozycja dopadła Adama, ale jak co tydzień ogłoszenia duszpasterskie przedstawi Adam. Jakbyście nie kombinowali, zawsze któryś z nas nazywa się Adam. Także polecimy z szybkimi ogłoszeniami. Niech znajdę tutaj teraz tego PowerPointa. Lecimy. Ogłoszenia duszpasterskie. Standardowo możecie nas słuchać na wszystkich chyba już mediach, jeżeli chodzi o podcasty. Możecie nas oglądać na YouTubie, także serdecznie zapraszamy. Dzisiaj nie mamy już YubiKeyów, ale będzie nagroda niespodzianka, którą wymyślimy. Konkurs będzie oczywiście i pytanie konkursowe będzie zadawał nasz gość, także nic Was nie ominie. I to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Szybka piłka tak naprawdę, nieduża ta prezentacja. Słuchajcie, naszym dzisiejszym gościem jest autor i pasjonat rozwiązań biometrycznych, z których część z Was nieświadomie pewnie korzysta albo będzie korzystać wkrótce. Współautor technologii, która broni przed oszustami klientów niektórych polskich banków. I to w taki sposób, że nawet możecie o tym nie wiedzieć. Poznajcie Mateusza. Cześć Mateusz. Dobry wieczór. Cześć. Bardzo miło mi tu być. Dziękuję za zaproszenie Adamowi. No, dzisiaj jeden, ale cały czas Adam. Mateuszu, na początek standardowo przedstaw się naszym słuchaczom, widzom. Powiedz, kim jesteś, jak siebie definiujesz, jak się nazywasz, co w życiu robisz. Cześć, jestem Mateusz, jestem poszukiwaczem rozwiązań, takich trochę bardziej nietypowym, takim człowiekiem naiwnym, który mimo wszystko, że jak ludzie mówią, że coś się nie da, to próbuje zrobić i bije tą głową w mur, aż się uda. Przez to czasami tak udaje się zrobić rzeczy nietypowe, albo tak jak to bywa w tej chwili, mam taką możliwość, że otaczam się ludźmi mądrzejszymi ode mnie i ja tylko mam zazwyczaj taki pomysł, a oni potrafią to o wiele lepiej ode mnie zakodować, bo ja już do kodowania, oho, to już nie te czasy. Także ja to jestem takim człowiekiem, który bardzo jest zafascynowany wszelkimi różnymi technologiami. Sam o sobie mówię, że jestem takim trochę człowiekiem, który szuka side channeli, ale nie takich w rozumieniu Rowhamera, tylko takich czasami fizycznych, czasami takich ludzkich w poszukiwaniu rozwiązań. Kurczę, jak to brzmi, fizyczny side channel, zacząłem się trochę bać. Trochę tak jest. Mateusz, co ci w głowie siedzi, to ja nie wiem. Słuchaj, zacznijmy od początku. Jak zaczęło się w ogóle to, że zacząłeś interesować się komputerami? Jak stawiałeś te pierwsze kroki, jeżeli chodzi o komputery? Co pierwszego zepsułeś? Jaką taśmę ci wciągnęło w magnetofon do komputera? Nie wiem, co tam było w tamtych czasach, także referuj. Referuj. Początek u mnie był dosyć nietypowy, bo ja nie zacząłem ani od Atarynki, ani od Commodore. Moim pierwszym taką zabawką, do której się przyczepiłem, było, uwaga, SNES, czyli Super Nintendo. I to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że zacząłem robić speedruny, zanim to było modne, bo to było na tyle proste i na tyle jakby człowiek się do tego przyzwyczaił, że potem pewne tempo, pewien taka muzyka robienia tych speedrunów była czymś, co wchodziła mi w ucho. No i po SNES-ie na szczęście jedną z najpiękniejszych rzeczy, która mnie nie dopadła, to był kolega, który miał Amigę 500 z rozszerzoną pamięcią i Settlersy 1, którą graliśmy jeszcze w czasach takich podstawówki, które trwało kilka godzin, z którym się wiąże świetna historia, że jeden z nas nie zbudował kamieniarza i całe 5,5 godziny grania poszło daleko. Także to był taki piękny moment. Potem był czas na swojego, że tak powiem, w cudzysłowie własnego Celerona, pierwszy Windows, jakby tam przy Windowsie, to, że przychodzi jakiś człowiek, który defragmentował i formatował system, było ujmą na honorze i od tego momentu stwierdziłem, że no nie, ale to się na pewno da jakoś zrobić. I tak bardzo naiwnie, taką metodą prób i błędów, zacząłem próbować sam psuć, naprawiać. Przecież te pliki w Windows System 32 tyle zajmują, je na pewno trzeba pousuwać, one nie są potrzebne. No i tak się zaczęło, taki był dobry moment. Natomiast
Później jakby ta moja fascynacja szybko przeskoczyła w świat, gdzie można zobaczyć coś więcej niż tylko Windowsa, więc ubrałem czapkę zagorzałego zwolennika PLD i to pamiętam, że to była ta walka jeszcze ludzie, którzy PLD AC czy RA, nie, to kurczę, w którą, czy to jedynkę, czy dwójkę. No i ta fascynacja rozwijała się do tego, że no jak już tam zacząłem mniej więcej kumać, co to są many, przeskoczyłem w Gentoo, no i tak zacząłem ogrzewać dom. Zawsze było ciepło w pokoju. To zaczęło się gdzieś tam rozwijać do takiego elementu, gdzie oczywiście jako wielki fan gier także na przykład pamiętam z bratem, czy to była Dota, czy MMO, nie pamiętam, czy to WoW jakiś w tym czasie, wyciągnęliśmy ze starego samochodu, który stary akumulator, taki 70 amperegodzin jeszcze kwasowy, który mieliśmy pod łóżkiem i był podłączony do UPS-a. Któraś już tam godzina w nocy, mama mówi, że no, ja wam wyłączę korki, już kończyć granie. Oczywiście wyłączyła te korki, ja tylko UPS zrobił taki pik i my dalej sobie spokojnie dokończaliśmy partię. Co się stało dalej? Potem myślę, że z takim jednym z ciekawszym elementów, które mnie dotknęło, było, oczywiście to były jeszcze czasy giełd, więc miałem okazję kupić jakiś hack CD, i później co to są te pliki C, w ogóle jak ja mam tego 7 DOSa skompilować, co to tak było takie poszukiwanie z mojej strony, co się dzieje. I bardzo ciekawym elementem, na którym trafiłem, tak myślę retrospektywnie, tak sobie, to było Hacker Manifesto, które przeczytałem tam w wieku, nie wiem, 13 lat, 12 lat, coś takiego. I stwierdziłem, kurczę, przecież to wszystko dawno jest opisane. Przecież ci ludzie wszystko wiedzą. To nie ma sensu się w ogóle zajmować, interesować bezpieczeństwem, bo przecież tu absolutnie nic nowego się nie dzieje. Jak bardzo byłem w błędzie, jak bardzo te rzeczy, że tak powiem, żyją cały czas i jak bardzo dziwiłem się, że tyle ludzi o tym nie wie, bo przecież skoro ja wiem, jakiś tam człowiek na końcu świata, to pewnie wszyscy wiedzą, tak. No po przeczytaniu Hacker Manifesto była faza takiej fascynacji, taki freakiem, tam gdzieś dorwałem DTMF-a, próbowałem biegać tam z kolegami, więc to była taka przyjemność pod tytułem Policjanci i Złodzieje, tak, bo ty, może tutaj nas ktoś znajdzie, spotka, więc takie balansowanie na granicy zabawy. I potem już były czasy, kiedy miałem okazję zacząć pracować zawodowo i to myślę, że to był taki element, który popłynął, bo miałem niesamowitą szansę spotkać wielu ludzi, którzy we mnie gdzieś tam uwierzyło i że to jestem wariatem takim próbującym rozwiązać niektóre rzeczy inaczej i to tak popchnęło dalej taką ścieżkę poszukiwania. To taki początek z komputerami. Natomiast tak, to był Celeron 266, miałem S3 Virgia, miałem Voodoo 1 i no tam Red Alert 1. Takie, to były piękne czasy, naprawdę piękne czasy. Oczywiście na Linuxie potem nie działało nic z tego prawie, że tak, także tam to nie było takie, ale jedna z najlepszych rzeczy to było podgrzewanie dzięki Gentoo całego mieszkania, tak. Myślę, no słuchaj, to na Linuxie wtedy był Netris, prawda? To był świetny kawałek kodu. Można było deathmatche robić wtedy w Tetrisie, także polecam, jeżeli nie grałeś. Możemy pęknąć po naszym podcaście. Słuchaj, idziemy dalej, tak? Twoja kariera zawodowa, zaczynałeś tak naprawdę od supportu technicznego, tak to się ładnie nazywa, chociaż jak czytałem opis tego supportu technicznego, to on był taki trochę mocno rozszerzony, support techniczny, on nie był taki siedzenie typowo na słuchawce i naprawianie drukarek, więc to też ciekawe. Chcesz trochę powiedzieć o tym supporcie technicznym, jak to wyglądało? Wiesz co, to było w ogóle, znaczy to tak nie naprawdę była pierwsza robota, którą się zajmowałem, bo wcześniej gdzieś miałem okazję jeszcze chodzić po sieciach, do wieku 15 lat chyba, miałem umowę, która polegała na tym, że chodziłem po sieci osiedlowej, restartowałem switche i roznosiłem rachunki. Także to była taka pierwsza... Przepraszam, jak się nazywało to stanowisko? Starszy restaurator switchy? No mniej więcej. To pamiętam, na Planetkach jeszcze było zrobione, a no, jak to domy w Afganistanie, padało bardzo często. I roznosiłem rachunki, restartowałem switche, potem gdzieś jakaś praca w kafejce internetowej, gdzie zupełnie nieświadomie, w cudzysłowie oczywiście, robiłem jakiś reverse engineering, bo oni tam mieli jakieś oprogramowanie do obsługi kafejek, które im kazało zapłacić. No i tam wystarczyło odpowiedni plik INI znaleźć i wszystko zaczęło działać. Ale taka pierwsza praca to rzeczywiście siedziałem na słuchawce i niesamowitą radość sprawiało mi pomaganie ludziom. I to takim
takim jakby na bardzo różnym poziomie rozumienia tego, co się dzieje z komputerem. Ja myślę, że to była taka praca, która nauczyła empatii, słuchania, ale także poszukiwania gdzieś tam rozwiązań. Miałem takie szczęście, że zacząłem pomagać automatyzować te rzeczy i to był ten taki moment, kiedy, uwaga, przyznam się, pisałem w PHP, bo automatyzowałem jakieś tam rzeczy, które się działy. Zacząłem administrować jakimiś tam serwerami w infrastrukturze, ułatwiać robotę innym ludziom, nawet ponieważ to była praca u operatora, zupełnie nieświadomie oczywiście, zacząłem bawić się w NLP, w sensie takim, że zacząłem automatycznie czytać gdzieś tam maile, które przychodziły od innego operatora, żeby automatyzować pracę. Natomiast to było bardzo, wstydzę się tego do dziś, bo jedną z największych, że tak powiem, hańb, które robiłem tworząc ten system, było to, że zrobiłem MD5 z MD5 od password, bo myślałem, że tak będzie bardziej fajowo. No, ale to bardziej było bezpiecznie. Tak, naście lat temu. Pytam o ten support techniczny, dlatego że wielu ludzi uważa, że to jest taka uwłaczająca trochę praca, a wielu ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień i którzy są teraz ekspertami w swoich dziedzinach, zaczynało od tak naprawdę supportu technicznego, bo tak jak mówisz, uczy to empatii, uczy zrozumienia, uczy tak naprawdę rozmowy z ludźmi, ale też jakby uczy odporności na różnego rodzaju stresy, prawda? Odporności także. O tym trzeba też wspomnieć. No dobra, support techniczny, a potem duży krok tak naprawdę, bo przynajmniej z tego, co zdążyłem wyczytać, przeskoczyłeś do Samsunga, tam po prostu rozstrzał stanowisk, jaki miałeś, był no, duży dosyć, bo zaczynałeś tak naprawdę jako architekt Big Data, a potem architekt bezpieczeństwa, szef response teamu i tak dalej, i tak dalej. I skąd w ogóle taki rozstrzał w tym LinkedIn wszystkim? LinkedIn kłamie, absolutnie nie. Sam to napisałeś. Nie, zgadzam się. Brakuje tam parę elementów po drodze. Robiłem jeszcze parę takich startupów, które oczywiście się nie udało, bo tam próbowaliśmy robić oprogramowanie dla inteligentnego domu. W międzyczasie prowadziłem własny hosting, czyli żeby uczyć się, że tak powiem, bronić, dowiadywałem się, jakie są metody ataku, więc tam parę rzeczy się działo w międzyczasie, ale rzeczywiście Samsung to był taki niesamowity krok dla mnie do przodu, w sensie zaczynałem od junior dewelopera, natomiast to bardzo szybko się zmieniło i myślę, że nie ma za bardzo znaczenia z takiej perspektywy. Trafiłem do takiego super ziomala, który nazywał się Bartek Zator i jak miałem już możliwość wybrania, gdzie chcę iść, to mówię, dobra, a gdzie jest najtrudniej? No to chodź do kernela, do driverów. Ja mówię, no dobra, no to zobaczymy, jak to się je. O matko, jakie to było straszne i piękne zarazem. I to było naprawdę rozwijający czas w życiu, po tygodniu pracy, oczywiście pięknie zaczynałem, bo zaczynałem tą pracę w grudniu, więc drugiego dnia pracy była impreza pod tym Christmas party, ale po tygodniu pracy okazało się, tam przechodził szef po Open Space i pytał, kto chce jechać do Turcji, potrzebujemy człowieka w Turcji. Ja mówię, ja mogę jechać, ale ja jeszcze nic nie wiem. No dobra, a masz ten tutaj tego, możesz lecieć dzisiaj? Ja mówię, no nie, bo nie mam przy sobie nic, no to jutro polecisz, okej. No i tak poleciałem do Turcji. Jak się okazało, robiliśmy tam taki projekt, który oczywiście teraz jest publiczny, więc mogę powiedzieć, który potem pomógł mi przy wjeździe z Iranu do Turcji, jak się okazało, parę lat później. Projekt nazywał się Fatih i robiliśmy jeszcze na Androidzie, na trójce, na Honeycombie tablety w trybie kiosku dla szkół w Turcji. Ja tam robiłem jakieś, jak się okazało później, oczywiście zupełnie nieświadomie, jakieś tam dziwne refleksje, jakiś tam reverse engineering klawiatury, bo oczywiście klawiatury takiej tureckiej nie było ogólnodostępnej, więc trzeba było to przygotować. Niesamowicie rozwijające czasy i później miałem taką, ponieważ jak gdzieś na studiach bawiłem się chmurami, bawiłem się i tam stawiałem chmury w Cranfield, gdzie miałem okazję studiować, równolegle jakby do Politechniki Śląskiej, to tam jak się okazało, że miałem taką szansę, że postawiłem pierwszą chmurę w Cranfield, to w Samsungu okazało się, że jest bardzo dużo projektów, które także potrzebują chmury. No i ponieważ trafiłem na podatny grunt, Samsung jakby miał wystarczająco pieniędzy, żeby taką chmurę stworzyć, więc zacząłem robić chmurę, a potem
zaczęli pojawiać się ludzie, którzy potrzebują mocy obliczeniowej. I ja, taki człowiek, który nie do końca wiedział, jak różne problemy wyglądają, oni wszyscy zaczęli lądować u mnie. To znaczy, czy to ludzie od AI-a, czy to ludzie tutaj od komórek, czy od telewizorów, czy od czegoś. Każdy potrzebował zacząć korzystać jakoś z chmury. I to niesamowicie wiele dało mi co do tego, żeby zrozumieć, co dzieje się, jak wiele się dzieje i jak wiele nie wiem o tym całym świecie, który tutaj ma miejsce. Ale skończyło się właśnie na tym, że robiłem rozwiązania między innymi chmurowe, miałem okazję gdzieś tam definiować rzeczy, które były takim Samsungowym big data, no tam tych danych jest dosyć sporo, także tam jest takie big data przez duże B. Dość powiedzieć, że jedne z pierwszych takich sytuacji, które mieliśmy, gdy robiliśmy testy jeszcze AWS-a, pamiętam tam 2012 czy 13 rok, bardzo mocno zapychały Elastic Load Balancery AWS-owe, bo one nie skalowały się tak szybko, jak my tam strzelaliśmy, więc to były pierwsze takie sytuacje, gdzie zdawałem sobie sprawę z tego, że taka statyka kontra dynamika tych wszystkich, że tak powiem, zapewnień SLA-ów, kłosów, one nie do końca mają znaczenie, bo okazuje się, że tutaj jest coś obiecywane, ale to się skaluje, skaluje się w czasie, ma pewną inercję, ile ta inercja ma, a ile usług stracisz, to było super, super zabawa. Później zajmowałem się też takimi projektami kilkoma, które, bo to jakby ta piękno tego Samsunga polegało na tym, że ja byłem w kilku projektach naraz i to było bardzo rozwijające. Później było, że tak powiem, taka zabawa, gdzie zostałem szefem response teamu w takim małym projekcie, którym robiliśmy z MIT w Stanach. Na szczęście nie byłem tym człowiekiem, którego głowa leciała, bo to musiał być obywatel Stanów Zjednoczonych w razie czego, jakby coś się zdziało, ale to była moja na przykład pierwsza podróż z Palo Alto, zobaczyłem, jak tam działają takie Layer 7 firewalle, jakiś hardening chmurowy i tak dalej, i tak dalej. Później mieliśmy szansę bawić się, też byłem architektem w takim projekcie jak Warsaw Spire, czyli tam ten taki budyneczek, tam było super, dużo bardzo fajnych pomysłów, żeby tu zautomatyzować rzeczy. Część się udała, część się rozbiła o API, bardzo, bardzo dobrze to wspominam. I myślę, że jednym z takich pięknych przełomów było to, że jakby gdzieś ludzie, którzy widzieli, że to działa, że to się spina, jak uwierzyli we mnie, i tu pozdrawiam JJ-a, jeżeli można, wysłali mnie na Black Hata i na DevCona. I to było dla mnie takie otwarcie oczu, takie wow, jaki ten wszechświat jest szeroki, jak bardzo wiele tu się dzieje. I to było coś jakby, które napoiło mnie bardzo dużą ilością nowej wiedzy i bardzo dużą ilością takiej nowej wiedzy, która była niespotykana do tej pory. I jak tylko zacząłem to przyswajać, to wpadłem w taką euforię związaną z nowymi informacjami. I to było też, to było niesamowite, dużo kontaktów z tamtego czasu, dużo jakby takich relacji rok do roku DevCon Black Hat. Myślę, że to był niesamowity skok, także tak to gdzieś tam przeskoczyło. Ja bym nie do końca, że tak powiem, stwierdził, co ja robiłem w tym Samsungu, bo robiłem dużo rzeczy. Jedną z fajniejszych rzeczy, które mi gdzieś tam zostało, to było to, że jak zaczął się zabawa z Arm Trust Zone'em, to miałem gdzieś do czynienia właśnie z tym, a to gdzieś tam się zaczyna pojawiać w bardzo wielu miejscach, szczególnie jakie firmy, o które mają profile bezpieczeństwa bardzo wysoko postawione, były tym zainteresowane, co się dzieje. Potem gdzieś tam z współpracownikami na pierwszych takich spotkaniach byłem nieoficjalnych, gdzieś tam między nami, a jeszcze jak Ludwik był szefem security w Google, gdzie były niesamowicie fajne rozmowy. Kolega Konrad jechał bardzo ładnie o tym, jak to Capsicum by rozwiązało wszystkie problemy świata, gdyby tylko można je sportować. To było takie... Dla mnie to było takie spełnienie wyobrażeń co do tego, że mamy na przykład właśnie takie Hacker Manifesto, które przeczytałem jako dzieciak, zajarałem się bardzo, a tutaj to rzeczywiście się dzieje i za tym stoją rzeczywiście ludzie i to myślę, że to jest takie spełnienie marzeń tak naprawdę gdzieś tam w czasie małego dzieciaka. I to wszystko w jednej firmie. Także... To wszystko w jednej firmie. Przez 5 lat, ale w jednej firmie. No ale nadal jest to jedna firma. Mateusz, mamy pytania między innymi o to wiadro, z którego pijesz, bo ci, co nas tylko słuchają, pojemnik na płyn Mateusza zajmuje pół ekranu, także pytanie jest, jaki to ma kaliber i czy to nie jest przypadkiem wazon? Tak, tylko kwiaty już zjadłem, także zostało mi to, co jest zresztą. Ja dzisiaj planuję trochę popracować w nocy, także ta kawa musi mi wystarczyć, mam nadzieję, że da radę. Myślę, okay, że coś z jakiegoś pół litra. To jest,
To jest kawa, a nie woda spod kwiatków, także... Nie, no. Tak naprawdę to jest taka kola, żartuję tutaj, nie będę robił kryptoreklamy, ale to jest woda z kolą, taka, woda która z kolą. Udaje, że jest dietetyczna. Okej, to lecimy z następnym pytaniem, tak naprawdę. Następne pytanie... Co się wydarzyło po Samsungu? Bo wtedy poszedłeś na swoje i odpaliłeś startup. To chyba był pierwszy startup. Ten startup nazywał się Digital Fingerprints. I jak to się w ogóle zaczęło i co dawał ten startup? Co było jakby produktem tego startupu i jak to w ogóle działało? Tak? Przybliż nam trochę temat. Temat, jakby miałem kilka tematów, które w czasie, kiedy jeszcze pracowałem w Samsungu, bardzo mnie interesowały i tak jakby w międzyczasie do Samsunga tam pracowałem i tak już wspomagałem parę startupów, jak to się ładnie mówi, natomiast na takim zakresie, który oczywiście nie będzie kolidował z tym, co robiłem, zgodnie z umowami. I miałem okazję spotkać ludzi, którzy uwierzyli w to, że położyliśmy wspólnie startup, tak mi się wydawało, przynajmniej tak można to nazwać, który zajmował się biometrią behawioralną. I to taką biometrią behawioralną typu drugiego, czyli związane z tym, jak piszesz, jak korzystasz z myszki, które miało być wykorzystane jako jeden z elementów uwierzytelniania. Ogólnie, online, niezależnie czy to tam do aplikacji mobilnej, czy do aplikacji webowej i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem bardzo skupiony na aplikacjach webowych, bo jakby z takiego świata przychodziłem z Samsunga. Natomiast ostatecznie to mam takie szczęście, że w tej chwili to, co zostało wymyślone w tamtym okresie, to było coś, co zostało wdrożone na kilku milionach użytkowników tak naprawdę gdzieś tam już w Polsce. W tej chwili tak naprawdę kontynuuję swoją przygodę dalej z biometrią behawioralną, bo jestem w kolejnej firmie, gdzie także tym się zajmuję. Natomiast w tamtym czasie pomysł był bardzo, że tak powiem, szalony. Nie patrzmy na to, co użytkownicy wpisują, tylko w jaki sposób wpisują. I tak jak gdzieś tam na początku tej opowieści, gdzieś tam opowiedziałem wam o speedrunach, o takim delikatnym zamiłowaniu do muzyki, to każdy człowiek ma pewien rytm. Ten rytm wynika z tego, w jakim jest stanie emocjonalnym, z tego, czy jest wyspany, pijany, trzeźwy i tak dalej. Możemy sobie sprawdzić, jak ten rytm jakby jest manifestowany. On może być manifestowany przez to, w jaki sposób chodzisz. To jest ten typ piąty biometrii behawioralnej, czyli twój krok. Jest takie powiedzenie, to często kolega Ficiu mówi, że na podstawie kroku można poznać, czy jest ktoś twoim domownikiem. Tak? Czyli jak z kimś długo mieszkasz, no to już słyszysz, a wiesz, kto idzie, nie? Tu idzie ta osoba, tu idzie nie ta. W przypadku biometrii behawioralnej opartej na klawiaturze, na myszy, jest to związane głównie właśnie z tempem lub tam z takimi elementami jak twoje błędy paralaksy, czy tam jakie masz opóźnienia, czy jesteś prawo-leworęczny. To wszystko ląduje w machine learningu, takim czy innym. Zazwyczaj to są metody albo proste, albo właśnie głębokiego uczenia maszynowego, które są w stanie rozpoznać, czy to jesteś ty, czy to prawdopodobnie ktoś inny, kto korzysta w twoim imieniu z danego konta. Nie? Czyli to jest taka metoda nieidentyfikacji, czyli nie mam rejestru, gdzie mogę ci, daj mi zachowanie, ja ci znajdę człowieka, tylko to jest metoda walidacji. Czy hej, to zachowanie jest zgodne dla zachowania Adama przed albo po piwie, nie? Tam żartując sobie w ten czy inny sposób, bo to jest zawsze pierwsze pytanie, które dostawaliśmy klientów, szczególnie w Polsce, było, a co jeżeli ktoś jest w stanie wskazującym? Także to było jedno z pierwszych takich śmieszków, które się u nas pojawiały. I to był taki moment także niesamowitego wzrostu, bo zobaczyłem i nauczyłem się jakby gdzieś na swoim przykładzie, jakie błędów nie popełniać i to przy startowaniu startupu i w dalszej jego fazie, więc bardzo dużo doświadczenia, które gdzieś tam staram się podzielić i przekazywać w kolejnych organizacjach, gdzie mam okazję współpracować z ludźmi. To ten pomysł myślę, że wziął się troszeczkę z takiego zamiłowania do muzyki, takiego bardzo amatorskiego. No a jak działa, no to bierzemy sobie dane, wrzucamy to w machine learning i jakoś to będzie, jak to się mówi w uproszczeniu. To takie mam pytanie, jeżeli chodzi o takie profilowanie. Ile czasu zajmuje wyprofilowanie takiego użytkownika, powiedzmy bankowości elektronicznej, bo jak rozumiem, ten system musi się nauczyć jego zachowania tak naprawdę i korzystania z tego systemu. Mniej więcej ile to trwa?
Czy to są dni, tygodnie, dziesiątki sesji, setki sesji? Wiesz co, ja bym powiedział, że to nie jest związane z czasem. To jest związane z ilością danych przede wszystkim. Jakby nie chcę tu robić za bardzo reklamy, natomiast są vendorzy, którzy są w stanie nauczyć się już po pierwszej sesji. Są takie metody uczenia maszynowego, które nazywają się one-shot learning. Gdzieś tam bardzo silnie też tam w mojej obecnej firmie nad tym pracujemy, więc czasami wystarczy jedna sesja, żeby cię rozpoznać. Często jest tak, że jakby jeżeli chcesz mieć określony stopień pewności, czyli ta typowa odpowiedź w IT, to zależy, tak, jak tam chcesz mieć 99 accuracy, 99, coś tam, no to, to może być 5 sesji, 10 sesji, więc to, ponieważ z jednej strony mamy metody uczenia maszynowego, a z drugiej strony mamy klientów, którzy mają różny apetyt na ryzyko i umówmy się, różne rodzaje ataków, które ich dotykają tak naprawdę, bo niektórzy tam są mocno trzepani przez malware, inni są mocno trzepani przez raty, inni mają problem z account takeover i tam gdzieś credentiale poleciały, to się ustawia indywidualnie zazwyczaj. Z mojego doświadczenia. I to jest, więc to jest takie pytanie na zasadzie, możemy sobie mówić o pewnym stopniu dokładności, ale jak każda metoda uczenia maszynowego, to będzie miało sytuację, w której się myli. Więc ważniejsze moim zdaniem jest to, żeby dochodziło do ciągłej adaptacji, czyli ciągłego dostosowania się, bo wiadomo, że czasami będą fraudy, których się nie złapie, czasami będą false positive, czyli żeby się ciągle dostosowywać do tego, co się zmienia, co się dzieje, niż to, żeby na samym początku powiedzieć, ach, bo ja mam 100%, że tak powiem, czułości po pierwszych 5 sesjach i każdy, kto zajmuje się trochę machine learningiem, wie, że to bullshit, tak? Okej. Przechodząc do następnego pytania, bo tak naprawdę rozwijając temat biometrii behawioralnej i zastosowaniu, jeżeli chodzi o antyfraudy, to przynajmniej w Polsce od jakiegoś czasu tak naprawdę te ataki trochę inaczej wyglądają. Nie są atakowane bezpośrednio systemy bankowości elektronicznej, czyli bardziej tutaj przejście jest na phishingi, jakieś mobilki i tego typu rzeczy. Czy to nie znaczy, że ta metoda jakby analizy behawioralnej się troszeczkę nie zdeaktualizowała, tak ładnie mówiąc? Zdezaktualizowała. Ja na to patrzę tak. Biometria behawioralna to jest jeden z czynników uwierzytelniania. To nie jest pojedynczy czynnik, który może zastąpić tam login, hasło czy cokolwiek innego, przynajmniej na chwilę obecną. To, że pojawiają się phishingi, to, że pojawia się malware, czy to, że pojawiają się mobilki, to jest świetnie, bo jest to duża różnorodność. Natomiast biometria behawioralna jest w stanie wykryć boty, jest w stanie wykryć ataki typu tam RAT, czyli masz tutaj mój login i hasło po TeamViewerze, albo takie typowe Microsoft support scamy, tak, gdzie dzwonią ludzie, mówią hello my friend, I need you login and password i w ogóle jest tam zabawa w to, że ktoś zdalnie kontroluje. To biometria behawioralna na łapie jest bardzo fajnym przykładem. Natomiast oczywiście są przykłady ataków, gdzie mamy to takie czarne skrzynki pod tytułem człowieka man in the browser, który jest w stanie generować tam z pewną dokładnością te keystroke'i albo je odtwarzać i to jest wtedy bardzo trudne, żeby kogoś takiego rozpoznać. No i wtedy potrzebujemy innych metod, tam wykrywanie malware, wykrywanie modyfikacji domu i tak dalej, nie? Natomiast ja bym powiedział, że to nie jest tak, że biometria behawioralna jest albo dojrzała, albo metody fraudowe, które teraz się zmieniły, są dostępne. Z mojego doświadczenia, takiego zerkania na te, w tej chwili tam, gdzie pracuję, mamy no, ponad 70 milionów użytkowników końcowych, fraudsterzy zawsze szukają miejsca, gdzie jest najłatwiej. Więc jak gdzieś nie idzie, bo tutaj nas wycina, nie wiem, anti-malware, tu nas wycina biometria behawioralna albo cokolwiek innego, idą do innego banku i próbują, szukają, więc to zawsze jest, chodzi o najsłabsze ogniwo tak naprawdę. No dobra, ale pozostając jeszcze przy tej biometrii behawioralnej, czy to nie jest przypadkiem w jakimś w pewnym sensie naruszenie prywatności użytkownika? Bo w sumie musisz zbudować jego model zachowań, musisz go śledzić, jak on się zachowuje w tym systemie, który chcesz ochronić. Jak na to patrzysz? Jak to mówią, każdy kij ma dwa końce, a proca ma trzy. Sytuacja jest bardzo prosta.
każdych danych, które są związane z nami, można wyciągnąć wnioski, czyli gdzieś próbować tam wnioskować i korelować je do różnych zachowań. Takie przerażające badania, które mnie gdzieś tam dotykały i jakby były podstawą tego, w jaki sposób etycznie ustawiałem poprzedni startup, były związane z tym właśnie, żeby nie wykorzystać danych w niewłaściwy sposób. To znaczy, te same dane można by wykorzystać do tego, żeby sprawdzić, czy ty jesteś w jakimś stanie psychicznym, czy ty jesteś, nie wiem, chory, czy ty jesteś pijany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy takim jasnym określeniu, że to ma być wykorzystywane tylko i wyłącznie do takiej binarnej, oczywiście no tam binarnej, do odpowiedzi, czy to jesteś ty, czy nie, no to jest coś, co trzeba bardzo jasno określić, tak? Bo oczywiście te dane można wykorzystać w zły sposób. I tak z mojego doświadczenia no jest mnóstwo firm, które takie dane zbierało, bo jakby takie hotjary, analityksy, które przy okazji zbierały tam numery kart kredytowych, a potem dopiero te kistrołki gwiazdkowały, one to robiły od lat. Jakoś nikt jakby na to nie patrzył, ale bardzo dobrze jest moim zdaniem o tym mówić, bo to graczy, którzy są... nieostrożnie, ale powiedzmy nie dbają o użytkowników końcowych, powinno wyciągnąć, wypchać z rynku. Moim zdaniem jakby trzeba bardzo jasno określić, jakie dane są zbierane, po co i jak są przetwarzane, no bo hej, chyba nie chcemy, żeby ktokolwiek znał nasze hasła, tak, albo był w stanie je odtworzyć. Jeden z takich elementów, który się, bardzo mi się podobały, to był jeden z Black Hatów, gdzie na podstawie pisania ludzie zrobili sobie takie drzewa prawdopodobieństw, oczywiście to było tam robione na Skype'ie, ale byli w stanie odczytywać po dźwięku stukania, kto po drugiej stronie co pisze. I to oczywiście było już tam chyba po 2 latach, jak robiłem ten startup, mówię, o, kolejne zastosowanie, tak, jakby, czyli znowu side channel do próby wyciągnięcia czegoś, bardzo, bardzo fajne badania. Rzeczywiście jest tak, że trzeba to zamodelować, natomiast tak, żeby uspokoić troszeczkę, że tak powiem, wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś tam chcieliby lub nie chcieli skorzystać z tego, biometria behawioralna ma jedną niesamowitą zaletę. My się zmieniamy. Patrząc na to, jak działa taka biometria typowa, czyli tam palec, tęczówka czy cokolwiek innego, ona jest niezmienna i stała na życie. To znaczy, no oczywiście są metody, wiesz, modyfikacji, tylko trochę bolesne, więc nie ma to sensu. Natomiast inaczej zachowamy się w poniedziałek, jutro rano, inaczej zachowamy się w piątek i tak naprawdę cały czas ewoluujemy, więc też te modele uczenia maszynowego muszą ewoluować razem z nami. Więc nie jest tak prosto skopiować w cudzysłowie taki model uczenia maszynowego albo czyjeś zachowanie, bo on jest zmienny. I teraz czy ty trafisz w to, jak bardzo on jest zmienny, w jakim czasie? Ataki na biometrię behawioralną wymagają tak długiej obserwacji, budowania takiego modelu, wiedzy co do tego, jak taki model jest budowany, a potem dopiero ataku, więc wedle mojego doświadczenia łatwiej jest o wiele przeprowadzić inne ataki, więc i taniej, przede wszystkim taniej. Na chwilę obecną. Mateusz, kończymy temat, jeżeli chodzi o biometrię behawioralną, chociaż pewnie jeszcze zahaczymy o to w dalszej części dyskusji. Skoczymy teraz do tematu startupów, bo wiemy, dyskutowaliśmy przed odcinkiem, że lubisz sobie postartupować. Tak. I tutaj mam parę pytań tak naprawdę, które może zainteresować naszych słuchaczy. Czy w Polsce ogólnie jest ciężko zorganizować taki startup, finansowanie projektu, nie wiem, złapanie pierwszych klientów. Jak to się w ogóle odbywa, taki projekt? To tak bardzo pokrótce, że tak powiem, bo ja nie mam jakiegoś mega doświadczenia, jeżeli chodzi o startupy, ale na pewno chętnie podzielę się takimi błędami, z których gdzieś tam nie chciałbym innych wrzucić. Moim zdaniem bardzo warto, jeżeli macie jakiś pomysł, mówić o nim, opowiadać tak na takiej zasadzie lean startup, wychodzić do innych i razem z innymi je dyskutować, tak naprawdę zderzać, bo albo znajdziecie kogoś, kto wam powie, hej, to nie ma sensu, bo ja już słyszałem o czymś takim i takim i dzięki temu się skorygujecie, albo pójdziecie w inną stronę, która, czyli tak pivot za pivotem, aż w końcu traficie w coś, co będzie idealne, w coś, co będzie piękne. Z mojej perspektywy, no, w Polsce nie jest najlepszy klimat, jeżeli chodzi o tworzenie startupów. Z kilku powodów. Jesteśmy trochę niedojrzałym rynkiem i to była taka jedna z rozmów, które gdzieś tam miałem w ostatniej mojej wizycie właśnie na Crunchu w San Francisco z jedną z inwestorek, która mówiła, że dla nich Polska jest jednym
z takich dzikich zachodów, szczególnie ze względu na to, że dojrzałość zarówno rynku inwestycyjnego, czyli tych, którzy inwestują w startupy, jak i startupów i kultury startupowej, jest jeszcze stosunkowo niska, ale mamy bardzo wysoką jakby wiedzę techniczną. Często biznesowo trudno jest nam tą wiedzę przekuć w produkt, więc no, jesteśmy takim dzikim zachodem, w związku z tym dużo, dużo takich funduszy zaczyna tutaj startować. Jest dużo fajnych funduszy także, które się tutaj pojawiają, natomiast jeżeli mógłbym tak w dwóch słowach doradzić, jeżeli tylko możecie zbootstrapować sobie startup, czyli zacząć tak po swojemu, zdefiniować ten problem, gdzieś nad tym problemem zacząć pracować i nie potrzebujecie funduszy, to zróbcie to, bo to spowoduje, że będziecie mieli później lepsze warunki, że to spowoduje, że nie będziecie musieli podejmować trudnych decyzji zbyt wcześnie. Ja miałem też kilka takich rozmów, które, czy to w przypadku konferencji, czy to był Web Summit w Lizbonie, czy to było w Berlinie, TechCrunch też, kończyły się na tym, że inwestorzy mówili wprost, słuchaj, wiesz co, przenieś tą firmę albo do Londynu, albo taki, że tak powiem, standard pod tytułem do nowego, przepraszam, do clean term sheet w Stanach, który był związany z tym, że oni po prostu rozumieją to prawo. Tamto prawo jest dla nich proste, jasne, zrozumiałe, wiedzą, że tam nie ma haczyków, a w Polsce spółka, ZOO, akcyjna, teraz jeszcze ma być prosta, to nie jest coś, gdzie jakby warte to jest dla ryzyka, dla niektórych inwestorów. Oczywiście niektórzy to ryzyko podejmą, natomiast nie jest to najprostsze jakby z perspektywy stanu prawnego. Dla mnie wprost jakby niektórzy inwestorzy mówili, przenieś mi to do Berlina, to od razu wycena gdzieś tam wzrośnie. Nie sądzę, że ci ludzie jakby chcieli gdzieś tam mnie okłamać w tej dyskusji. Ja zresztą jestem dosyć naiwnym człowiekiem, bo uważam, że naiwność jest niezbędna, żeby odkrywać nowe rzeczy, ale taki było moje jakby odczucie po tym wszystkim. Startupy jak najbardziej, tak? Czy robić tam spółki i ciała w Polsce? Niestety na tą chwilę uważam, że jakby prawnie jest to dosyć trudne w Polsce i łatwiej jest to zrobić gdzieś na zachodzie w cudzysłowie, albo nie wiem, w Singapurze, bo tam też są bardzo ciekawe warunki, chociaż teraz Singapur jest troszeczkę zamknięty na zewnętrzne firmy. Natomiast mamy niesamowitą moc, jesteśmy bardzo pracowici. Ja jakby mam to szczęście, że gdzieś tam, mimo że nie uważam, żeby jakieś tam wspaniałe rzeczy co do sukcesów się pojawiły, bardzo dużo ludzi, których spotykam na swojej drodze, każdy z nich o czymś myśli, każdy ma pomysł. Brakuje moim zdaniem, i to jest taka nisza, którą gdzieś będę chciał w przyszłości zaadresować, takiego, nie wiem, może jakichś paru prostych kroków związanych z tym, hej, jak zacząć, tak? Czyli słuchaj, opisz problem, ten problem powinien mieć, pokazać, jaki ten problem jest duży, ile tam leży pieniędzy, dlaczego ty go rozwiążesz i tak dalej, czyli podejść do tego w taki sposób, żeby przygotować tych ludzi, którzy wytwarzają piękną własność intelektualną, uważam, że takich jest mnóstwo, do tego, żeby zderzyć się z rynkiem. Tak, bo wtedy no jakby ten rynek też funduszy inwestycyjnych, którzy mają za zadanie tylko i wyłącznie zarabiać, co jest proste, no też trzeba wiedzieć, jak grać z nimi w tą grę pod tytułem robimy startup, tak, bo to jest ta szybka droga. To tak myślę bardzo pokrótce. Może to jest kolejny pomysł na kolejny startup dla ciebie, czyli tak. Startup, który wprowadza startupy w świat startupów. No, jakby. Żeby zrozumieć rekurencję, trzeba zrozumieć rekurencję. To prawda. Okej, lecimy dalej. Czym zajmujesz się teraz? Masz takie fajne stanowisko, nazywa się to VP of Innovation w firmie, której nie wiem jak nazwę wymówić, Buguru. Tak. O co tu chodzi? To już wyjaśniam. Firma kiedyś była guru bugów, że tak zażartuję. Stąd się wzięła taka nazwa. Natomiast oczywiście jest strasznym łamańcem języka dla wszystkich, kto nie jest tam hiszpańskojęzyczny. To jest taki startup w fazie grow-upu, czyli jesteśmy już po serii A, teraz bardzo intensywnie rośniemy, dużo klientów puka. Niesamowite doświadczenie, jeszcze takiego doświadczenia też nie miałem. Na początku w tym takiej małej grupie, gdzieś tam do parunastu osób, to było super, natomiast teraz to jest niesamowity młyn.
wiem, to tak ciekawa zabawa. Czym się zajmuję? Ja myślę, że tytuły są taką pochodną, którą gdzieś tam, jak to zwykle bywa, nie może jak w korporacji, ale trzeba podzielić przez 10. Ja ogólnie rzecz biorąc mam swój team, który zajmuje się machine learningiem, zajmuje się metodami detekcji fraudów, mam team, który bada malware, który bada metody ataków, więc ogólnie rzecz biorąc dalej to jest gdzieś tam pod spodem biometria behawioralna, dużo metod związanych z reverse engineeringiem, ale to nie ja bezpośrednio, wiecie, ja się na re nie znam za bardzo. I próbujemy sobie tworzyć nowe metody, które mają za zadanie łapać właśnie fraudy, więc to jest troszeczkę tak, że mamy swoje takie cykle brainstormowania, poszukiwania, mamy sytuacje, w których coś nam się udaje, szczególnie nie udaje, tak, to są te, które są motywujące, bo hej, ten mechanizm nam coś złapał, ten czegoś nie złapał, trzeba tutaj albo poprawić model, albo popracować nad czymś innym, albo rzućmy w ogóle jakiś szalony pomysł i zobaczmy, jak to się tam odbije, tak. Oczywiście są, jak to w każdej firmie, ograniczenia zasobowe pod tytułem gdzieś tam doba plus pieniądze, które można wydać na pewne szalone pomysły. Natomiast ja jestem szczęśliwy, że tak powiem, w tej sytuacji, w której jestem, bo możemy sobie powymyślać szalone rzeczy i jeszcze mi za to płacą, także to jest taka zabawa. Tak, to jest naprawdę, co się dzieje jako VP of Innovation, tak? A jak tam trafiłeś w ogóle? Bo to tak, chyba ta firma nie działa w Polsce, na terenie Polski. Jak to się już stało, tak, jak to nie działa? No, ty jesteś, tak, no to już powiedzmy działa. Nie, nas tu jest kilka osób, więcej. Okej. Okay. No. W sensie natomiast trafiłeś tam bezpośrednio ściągnięty przez nich, czy to oni już jakby planowali to, że odpalą się w Polsce? Wiesz co, to jakby historia mniej więcej tak w takim skrócie, bo to są gdzieś tam tematy drażliwe, w które nie chciałbym wchodzić. Po tym jak mój poprzedni startup się ze mną rozstał, ja po prostu dałem znać, że słuchajcie, jestem wolny i jakby no, sytuacja sama się rozwiązała. Jestem w tej jakby bardzo komfortowej sytuacji, że gdzieś tam ludzie mi zaufali i nie musiałem czekać za długo na kolejną pracę, tak, także takie. Oni jakby ten startup także zajmował się wcześniej biometrią behawioralną, antyfraudami i mieliśmy okazję się skontaktować, rozmawiać, nawet gdzieś tam były rozmowy prowadzone na różne tematy, więc było zbieżne nasze poglądy co do wielu rzeczy. No jako że umożliwiło mi to kontynuację pracy przy biometrii behawioralnej i tak naprawdę rozwój, ale już na większą skalę o wiele, to stwierdziłem, nie, no to jest ta szansa, w to trzeba iść. Słuchaj, wiemy, że nigdy nie masz dość, tak? Bo też przed przygotowaniem do tego programu też trochę spędziliśmy czasu na tym, żeby porozmawiać o twoich pomysłach. Może nam zdradzisz, o ile oczywiście możesz, co nowego na twojej roadmapie, jeżeli chodzi o wyzwania zawodowe, a przede wszystkim pomysły na startupy, no bo to jest ta twoja siła, że wpadasz na jakiś pomysł i teraz odpalasz startup. Ja może bym powiedział, że częściej wspieram, bo to nie zawsze ja jestem tym pomysłodawcą, tak? Dlatego uważam, że warto właśnie się tam dzielić, bo potem można trafić na ludzi, którzy są w stanie cię wesprzeć. Mam kilka takich, które, że tak powiem, redukując delikatnie sens, staram się wspierać. Jeden to jest troszeczkę temat, który jest związany z biometrią behawioralną tylko dla sportu, to znaczy badamy sobie w ciągach czasowych, jak to jest zmęczony, czyli ActiPrism, i zanim padniesz ze zmęczenia, jesteśmy w stanie zbadać, że hej, ziomek, słuchaj, wyluzuj tam, bo zerwiesz sobie ścięgno, albo zaraz padniesz tutaj na twarz, bo skończyło ci się ATP w komórkach, nie? I to jest fajne, to jest taki startup, gdzie robimy zarówno hardware, zarówno i software i jest super. Trochę nam on w tej chwili leci powoli, ale tak to jest, jak się robi hardware'owy startup w Polsce. Spokojnie, on sobie gdzieś tam wyjdzie. Ja jestem zafascynowany nim, bo uważam, że może zmienić sposób, w jaki ćwiczymy zdalnie zupełnie. Mam jeszcze jeden taki startup, wspieram jeszcze jeden ze startupów, może tak, gdyby tutaj ktoś miał wątpliwości, który zajmuje się online rozwiązaniem problemów przekazywania nieruchomości. W Hometime zajmujemy się takim problemem, że kurczę, jak ja chcę sprzedać nieruchomość, to nie wiem właściwie za ile ją sprzedać, bo ja jestem taką osobą, która musi na kimś się opierać tą swoją wiedzę, czyli muszę komuś zaufać, tak? No i komu mam ufam? No pośrednicy to są goście, którzy i tak zarabiają na tym, że wyciągną
jedną kasę, albo po drugiej stronie kupujący, więc jakby teoria gier mówi, że jestem trochę na przegranej pozycji, jeżeli nie mam kogoś bliskiego, kto mi szczerze powie, jak to wygląda, więc my robimy taką wycenę w online i dostarczamy te informacje. W Rektechu to jest taki startup, który rozwiązuje problemy związane z automatyzacją compliance. Nie wiem jak ty, ale jak ja widzę ludzi, którzy męczą się w korporacjach i są gdzieś tam ciśnięci z tym, hej, bo wyszła nowa regulacja i jest tam Q&A do tego i teraz to trzeba przeczytać i teraz zrozumieć i przepchać na nasz, jest to mordęga. I tak trochę przy użyciu takich metod NLP i automatyzacji tego, w jaki sposób jakby można być zgodnym z rzeczami związanych z tymi nowymi compliance, który wychodzi, a tego jest naprawdę mnóstwo, próbujemy rozwiązać ten problem i podejść do sprawy tak, żeby to było proaktywne, tak, więc to jest taki kawałek. Jeszcze jeden taki startup, w którym gdzieś tam działam, to jest w ScanMe, badamy sobie, czyli łapacze, Catcher of IMSI Catcher, tak? Czyli próbujemy złapać IMSI Catchery, tam jakieś podsłuchy, czy ktoś tutaj jamuje, nie robi jakiegoś downgrade'u połączenia. Taka zabawa SDR-o podobna i do tego jeszcze trochę wykrywania anomalii, więc tam jakieś modele machine learningowe, które mają się tym zająć. Jakby ktoś chciał, że tak powiem, trochę poczuć się w domu bezpieczniej. Nie, no wiadomo, że to taki sprzęt dla domu, może nie bardzo, ale taka zabawa. Jest jeszcze parę takich małych rzeczy, które wspieram w tak zwanym międzyczasie. Wiesz, tam jakaś strona, która tam ma 1,5 tera ruchu miesięcznie, tak, żeby nie wypaść zupełnie z życia. A w międzyczasie pojawiło mi się jeszcze parę pomysłów, jako że w tej chwili jestem w trakcie budowy domu, to automatyzacja rzeczy związanych z domem jest na tak tragicznym poziomie, jak to ktoś ładnie powiedział, niestety nie pamiętam, kogo będę cytował, ale tak jak na azbeście ludzie zarobili usuwając go, tak jak na IoT też będą kiedyś zarabiać usuwając to, bo to jest tak dziurawe, że no, jest absolutna tragedia, więc myślę, że tam też jest dużo, dużo fajnych rzeczy do zrobienia. Jednym słowem, ja mam takie szczęście, że gdzieś tam rzucam pomysłami innych ludzi i niektórzy z nich mówią, kurczę, ja bym się tym chciał zająć. I potem tylko zaczynasz się spotykać, zaczynasz myśleć. Większość tego umrze, większość tego się nie uda, ale niech któryś się uda, plus to doświadczenie, które zdobędziesz po drodze. I to jest super zabawa. W sensie każdemu polecam na jakimś etapie życia pobawić się w startupy, bo jest po prostu rozwijające. Tak uważam. Ja nie wiem, czy słuchaliście dokładnie tego, co mówił Mateusz. Ja nie byłem w stanie naliczyć tych pomysłów i ilości startupów, które potencjalnie mogłyby powstać. No nie, na pewno nie było 5, było tego więcej, także kolejne pytanie, które niestety muszę dopisać do listy, to czy ty w ogóle sypiasz, tak? No bo jakby... Tak. Hibernacja. Jak najbardziej. Jest to kawałek taki, który bardzo polecam wszystkim. Z jakąś medytacją przed snem, żeby było ten, z jakimiś dobrą witaminką B12, z wyciszeniem. Bardzo efektywnie, tak żeby zmaksymalizować głęboki sen. Ja w ogóle tak strasznie odpłyniemy od tematu, ale ja od paru lat trochę się biohakuję. Czyli badam, jak różne substancje, ilość pracy i sen wpływa na moje życie i gdzieś tam znalazłem, to nie jest optimum, absolutnie nie jest optimum, bo mam dużo przerwań, które powodują, że nie jestem w stanie się uregulować, ale znalazłem taki cykl, w którym jestem w stanie sobie z tym poradzić i jeszcze nie wypaść, więc zachęcam każdego do biohackingu, do zbadania, co na niego dobrze wpływa, bo jest to bardzo, bardzo fajny temat, a można zrobić więcej, nie będąc bardziej zmęczonym. Powiedział Mateusz, który pije kawę z wiadra, więc to taki biohacking lokalny, polski, taki tak. Typowy. Mateuszu, kończąc tak naprawdę wątek zawodowy, zadajemy to pytanie od jakiegoś czasu naszym gościom. Czy w swojej karierze miałeś jakieś dziwne albo takie super niestandardowe momenty, w sensie czy zajmowałeś się na przykład... nie wiem, koszeniem trawy za pieniądze, takie wiesz, tego typu rzeczy. Restartowanie Switchy myślę, że było taką jedną z dziwniejszych rzeczy, które robiłem. Poza tym patrząc na rzeczy, które robiłem za pieniądze. No nie, to
Chociaż niedługo zbliżamy się do 22 i będziemy mogli o tym pewnie porozmawiać, ale na razie jeszcze trzymajmy się, wiesz, takich normalnych rzeczy. Ja myślę, że jakby roznoszenie rachunków i jakby podawanie, co dzisiaj jakby w czasach COVID-u wydaje się taki, jak to kontakt z ludźmi, pukanie, proszę, tutaj jest faktura. Ja wtedy byłem o wiele tańszy od Poczty Polskiej, bo robiłem to, jeżeli się nie mylę, za 72 zł miesięcznie, a roznosiłem tych rachunków ponad 300, więc jak sobie to policzyłem, kurczę, rzeczywiście, no, byłem dobrą, tanią siłą roboczą. To był taki chyba najbardziej nietypowy epizod, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową. Na samym początku, tak. Ciekawa sprawa. Okej, to teraz takie zaskakujące pytanie. Opowiedz, jak to było z tym pierwszym miejscem w konkursie papierowych samolotów. Masz na to jakiś patent? Tak, to jest w ogóle śmieszna sprawa była. Mieliśmy taką w Cranfield University, czyli w jedynym uniwersytecie, gdzie tam miałem okazję robić podwójną magisterkę na Erasmusie, była taka sytuacja, że oni tam co roku od, nie wiem, 60, czy tam, kiedyś ten uniwerek w ogóle był dawną bazą lotniczą RAF-u, więc to jest jeden z niewielu uniwerków, chyba jedyny na świecie nawet, który ma własne lotnisko. I mają zawsze sytuację w stylu, że co roku robi się, puszcza się samolociki papierowe, ten kto wygra, tam było do wygrania chyba 50 funtów. Więc razem z ekipą, że tak powiem, z wymiany Polaków, znajomych, którzy tam byli, których serdecznie także pozdrawiam, usiedliśmy przy, to jeszcze chyba z Węgrami było, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie trunki były wspierające nasze działania. Poszukiwaliśmy na YouTubach i wszelkich innych wszechświatach, które samoloty lecą najdalej. No i oczywiście zakład był typowy, to znaczy jeżeli ktokolwiek z nas wygra, no to zostanie to upłynnione. I miałem akurat to szczęście, że bo jakby znaleźliśmy, to było parę dni wcześniej, robiliśmy różne modele, później ich nie dotykaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I miałem to szczęście, że wygrałem ex aequo pierwsze miejsce z jednym ziomkiem, ale na nieszczęście, ponieważ tam jest taka sala, gdzie testują aerodynamicznie silniki i tak dalej, że ja wjechałem w ścianę, więc on mógł polecieć jeszcze troszeczkę dalej, ale się zatrzymał na takiej wnęce, natomiast dostaliśmy po 25 funtów na tym pierwszym miejscu i oczywiście pięknie to upłynniliśmy, tą naszą znajomość następnie. Ja polecam tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o samoloty papierowe, ludzi, którzy robią piękne tutoriale na YouTubie w języku lekko łamanym angielskim, to był ten, który właśnie wygrał dla mnie. Ale gdzieś tam w historii się zapisało. Przechodząc dalej do tematów luźnych, robisz dużo projektów, dużo pracujesz, masz czas w ogóle na jakieś hobby? Masz jakieś hobby, takie, które nie jest związane z komputerami? Nie. Hobby, tak, to znaczy... Trochę to jest tak, że każdy taki projekt jest takim hobby. Na zasadzie, co tu można zrobić i zepsuć, zrobić inaczej. Bawię się w międzyczasie w smart home i wymyślam, jakie tam dziwne scenariusze mogą być. Dawno, bardzo dawno, bo już nie wiem, tam z 5 lat nie bawiłem się SDN-ami, Software Defined Networking, a teraz projektując sobie sieć gdzieś tam do domu, przygotowuję sobie takie rozwiązanie, żeby w razie czego było. Trochę to jest tak, że gdzieś tam ja do pracy staram się dojeżdżać na desce elektrycznej, no więc jak, co by tutaj zrobić, żeby tą deskę troszeczkę bardziej podkręcić? Tak bym powiedział, że próbuję zepsuć rzeczy, które są dookoła. Niektóre naprawdę psuję, bo tą deskę już zepsułem parę razy i ona już nie nadaje się do wielu rzeczy. Tak myślę, że poza tym to nudno, to nie wiem, trochę na gitarze pogram. Tak. Kurczę, nie grasz w jakieś gry? Tak ładnie oczywiście. Zaczęliśmy tą rozmowę. Więc... Oczywiście, tylko teraz trochę brakuje czasu na gry. Ja jakby jestem wielkim fanem czy tam Warcrafta, czy Doty, czy Starcrafta, zapatruję się jakby w każdej wolnej chwili, jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, co się dzieje z ludźmi, którzy są w stanie z siebie wypchać 600 APM-u i walczą tam z OpenAI-em, czy z czymkolwiek innym, czy z DeepMind'em po drugiej stronie. I to jest taka niesamowita, jakby doświadczamy teraz takiego fajnego wyścigu, gdzie na poziomie strategicznym
no, jesteśmy w stanie jeszcze wygrać z takimi maszynami. Nie pamiętam, czy Unerkio, czy w każdym razie jakiś Polak, pamiętam, pięknie ograł właśnie jeden z tych mechanizmów raz w StarCraftie, gdzie zapętlił po prostu, tam chyba jest jakiś CNN, Convolutional Neural Network, który jest jakby jednym takim z bardzo dużego stosu decyzji, które jest tam podejmowane. I on po prostu robił dropa marinami w jedno miejsce, w kółko, a komputer wracał, jak tylko widział tego dropa, całą swoją armią. I on tak robił w kółko, a komputer cały czas podejmował tą samą decyzję, nie? I to piękne jest to, że jakby ta sieć nie była douczana gdzieś tam na żywo, tylko podejmowała taką decyzję, bo widzę, to reaguje i wygrał to, tak? Na poziomie mikro, czyli na tym poziomie zręczności, no nie ma szans wygrać z komputerem, bo on jest jakby równolegle wszędzie w całym czasie. Dopiero jak dojdziemy do tego BMI, tak? Czyli Brain Machine Interface, który gdzieś tam Elon walczy, to myślę, że będziemy w stanie coś próbować pokonkurować, bo my na szczęście uczymy się i zapominamy szybciej na tą chwilę, no ale to ja jestem wielkim fanem tego, także no StarCraft cały czas, WoW i no Dota już mniej, bo to wymaga nieprzerwanego przynajmniej godziny, natomiast jest to piękna rzecz. Natomiast no taki serduszko do starych gier pod tytułem Unreal Tournament, gdzie szczytem hakowania w tym Not Quite Sea, który tam się dla mnie znajdował, było to, że zamiast napisu headshot zmienialiśmy sobie go razem z kolegą z Wudą na shedcod i tak, ten kod sobie tam szedł i tak, to był szczyt hakowania. Taka zabawa. Fascynujące opowieści, naprawdę. Okej, dwa ostatnie pytania, też z cyklu takich standardowych. Pierwsze to, na jakim systemie pracujesz na co dzień? Już chyba trochę widzieliśmy jakiś ekran, a nie, to mi pokazywałeś. To by było bardzo podejrzane. Ja już wiem, ale możesz o tym opowiedzieć. Tak, ja się tego nie wstydzę, mówię o tym głośno, korzystam z MacOS-a, nie z własnej nieprzymuszonej woli. Historia w ogóle była taka, że pojechałem kiedyś do Stanów, kolega powiedział, ej, weź przywieź mi Maca, wróciłem, powiedział, kurde, ale nie mam kasy, ja mówię, a dobra, to zobaczę, jak to jest, no i raz, no to jak się tak zacznie, to potem tak jest, no. Także ja siedzę na MacOS-ie. Natomiast bardzo, bardzo polecam wszystkie zabawy pod tytułem, no jak to się ładnie nazywa, Network Monitor z Little Snitcha, bo zaczynają zbierać goście z Apple'a, oczywiście do celów statystycznych, wszystkie apki, które masz zainstalowane i tak dalej, hasze i tego, i to mi się tak nie do końca podoba, więc Quo Vadis jest takie lekkie, natomiast no od tych 8-9 lat jestem fanem, uważam, że jest to całkiem spoko rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że wcześniej korzystałem z Gentoo, jest naprawdę wygodne i szybkie. Ale nadal wiele brakuje mu do Windowsa. Szachmat. Mateuszu, i ostatnie pytanie z serii, którą ja mam tak naprawdę przygotowaną dla ciebie, to Commodore czy Atari? No jakby ja jestem... Słuchaj, ja jestem nie ma Adama, możemy się na nim pomyśleć trochę. Mogę mówić szczerze. Tak, mogę mówić szczerze. Mówić szczerze, tak. To ze względu na miłość do Adama, i teraz dalej wskaźnik wskazuje na obydwóch, ze względu na to, że jakby tam takim pierwszą zabawą, z którą miałem do czynienia, była ta właśnie ta Amiga, na której graliśmy w Settlersów i nigdy nie zbudowaliśmy kamieniarza, przez to była ten, to ja właśnie Amiga, więc z perspektywy architektury, no to... Commodore. No tak, ale Amiga łączy zarówno mnie, jak i drugiego Adama, także powiedzmy, że jesteś po środku. Miłość trwa do obydwu Adamów, także szanuję. Kiedyś zrobimy statystyki jakieś z tych odpowiedzi i może to będzie pytanie konkursowe. Big data. Big data, tak. Zrobimy big data na 45 odcinkach rozmowy kontrolowanej. Mateuszu, mamy nagrodę niespodziankę, bo obiecaliśmy nagrodę niespodziankę. Co to będzie, to dowie się osoba, która ją otrzyma, więc na razie nie zdradzamy. Nie wiem, co to było, ale powiedzmy, że coś to było. Mateuszu, masz jakieś pytanie konkursowe do naszych słuchaczy? Przypominam, że odpowiadamy na YouTubie. Odpowiedź ma zawierać się, że tak powiem, w jednej odpowiedzi, a nie w pięciu zdaniach w różnych komentarzach, bo musimy to jakoś wyłapać, tą prawidłową odpowiedź. Dlatego, Mateuszu, scena jest twoja, zadawaj pytania. Jedno.
Zapomniałem pytania. Fondie, fopa i w ogóle nie żartuję. Pytanie jest takie. W jaki sposób ludzie z Microsoftu, którzy zajmują się Windows Defenderem, rozwiązali problem ataków na ich modele uczenia maszynowego, które są roztarczane razem z Windows Defenderem? Co się tam działo, to wiecie, ktoś sobie rewersował, wyciągał ten model i go atakował. Jak oni sobie z tym poradzili? Tik-tak, tik-tak, tik-tak. I to chyba tyle. Wypiję za to. Na razie cisza. Podpowiedź, wiesz, tam po przelaniu Bitcoina. Albo z toku GM. Jest to, nie poradzili, ale poradzili sobie. To nie jest prawidłowa odpowiedź. No to, no tak, bo może coś się zmieniło w ciągu ostatnich 15, wiesz. Rozmawiamy już godzinę. Czytasz odpowiedzi? Nie nadążam, także... Na razie nie ma prawidłowej z tego, co widzę, także... Tak jest. Pomidor jest bardzo dobrym pomysłem, ale... No... Nie chcieli przenosić go częściowo do chmury, bo to by było trochę minusem dla bezpieczeństwa, ale to tak... Tak... To co, może jakaś mała podpowiedź, co? No może jakaś mała podpowiedź. Mała podpowiedź jest taka, że w ogóle skąd ktoś taki jak ja by o tym wiedział? Chwalili się na tym na Black Hacie i to nie tak całkiem dawno, bo w przeciągu ostatnich 3 lat. O, koniec podpowiedzi może. Nie, jest prośba, powtórzenie pytania. Jasne. Jaki sposób ludzie z Windows Defendera poradzili sobie z atakami na modele uczenia maszynowego, które były dostarczane razem z Windows Defenderem? Czyli tam były takie modele, które miały za zadanie za pomocą heurystyk jakiś tam wykrywać nowy malware i atakujący tworzyli sobie, używali GANów, czyli tam generatywnych sieci neuronowych, do tego, żeby generować taki malware, który wpadał w te modele. Windows Defender, nie? No blisko, blisko, widzę, że ktoś zaczyna szukać po hasłu Black Hat. Niestety nie są to zachowania behawioralne. Tak często je zmieniali, że nikt nie nadążał. Nie, ale to było jedno z podejść. To było jedno z podejść na to, żeby gdzieś tam... To jest taka ostatnia może podpowiedź, to jest metoda uczenia, widzę, że mamy bardzo bliską odpowiedź od Piotrka. Piotra Delijewskiego, jeżeli dobrze odmieniowywuję. Ensemble Models, tak jest, brawo. To jest właśnie Stack Ensemble, który został wykorzystany, czyli wiele modeli, które się gdzieś tam łączy ze sobą w taką piękną choinkę. No to powiem ci, że wcześniej była już ta odpowiedź. Miłosz, jak najbardziej. Miłosz był pierwszy. Miłoszu, to jest prawidłowa odpowiedź, gratulujemy. Procedurę, jeżeli nas słuchasz, to znasz. Wystarczy wysłać e-mail na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu oraz numerem telefonu i nagrodę dostaniesz paczkomatem. Gratulacje. Gratulacje. Ale to było trudne pytanie, jedno z trudniejszych w naszym małym słuchowisku. Mateuszu, będziemy kończyć tak naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rozmowa. Bardzo, bardzo miło było posłuchać o tym wszystkim. Słychać z tego, co mówisz, że jesteś pasjonatem, jesteś uzależniony od tych wszystkich fajnych rzeczy. Chciałem i od coli w proszku. Chciałem też zauważyć, że na pytanie o hobby odpowiedziałeś, że w sumie twoje hobby to praca, bo zacząłeś wymijać to pytanie, mówiąc, że cały czas gdzieś tam coś kombinujesz, jeżeli chodzi o komputery. Niepokojące. Także jest to trochę niepokojące, ale myślę, że dzięki temu jeszcze nie raz usłyszymy o twoich projektach i o fajnych achievementach, które gdzieś tam wymyśliłeś i które
pewnie trafią na nasze komputery albo usługi, z których korzystamy. Także naprawdę super, ekstra, że do nas dołączyłeś i mieliśmy okazję z tobą porozmawiać. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. To była super sprawa, że mogłem się, że tak powiem, podzielić paroma rzeczami. Mam nadzieję, że być może kogoś to zachęci do tego, żeby pomysł, który gdzieś tam w sobie dusi, kiedyś wykorzystał i zaczął coś z nim działać. Także wszystkiego dobrego. Powodzenia. Mateuszu, jeszcze jedna uwaga, jak już skończymy i będziesz miał chwilę czasu, to zerknij na zapis tego czata na YouTubie, ponieważ widziałem, że pojawiło się jeszcze parę pytań, na które nie byliśmy w stanie, że tak powiem, zahaczyć ze względu na ograniczenie czasowe, ale będziesz może miał możliwość na YouTubie odpisania ludziom, którzy... Pewnie, w komentarza sobie zerknę, w czasie wolnym od spania. Super, dzięki Mateusz i do zobaczenia. Dzięki, cześć. Słuchajcie, my będziemy już kończyć, ale zanim jeszcze zakończymy to wszystko, tą naszą zabawę, dzisiejszą 45. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, to wrócimy do ogłoszeń. Więc było losowanie, była nagroda niespodzianka. A co za tydzień? Za tydzień rzecz, która... Czekajcie, bo to coś nie chce mi się przełączać. Za tydzień spotkamy się z Adamem i tylko z Adamem. Zrobimy AMA, AWA czy AAA, czyli Ask Adams Anything. Przygotujcie pytania do nas. Cała godzina naszego podcastu będzie wypełniona odpowiedziami na wasze pytania, na które oczywiście postaramy się jakoś odpowiedzieć. Pamiętajcie, niedziela 21, spotykamy się jak co tydzień. Możecie nas szukać i zapisu wszystkich odcinków na naszym kanale YouTube, na wszystkich serwisach udostępniających podcasty. Na live zaufana trzecia strona możecie zapisać się do newslettera, gdzie będziecie powiadamiani o nowych odcinkach. Możecie też do nas napisać e-maila, jeżeli macie na to ochotę. I to wszystko tak naprawdę. Dzisiaj spotykamy się za tydzień o 21:00, tak, w walentynki i na naszym małym AMA. Miłego wieczoru wam życzę, trzymajcie się.